Cześć, witajcie. To już ponad 30 lat, odkąd Czechy i Słowacja to dwa niezależne i niepodległe państwa. Wcześniej istniejąca Czechosłowacja przestała istnieć w roku 1993 właśnie. I wtedy to te dwa państwa poszły swoimi drogami. Czechy były krajem bogatszym i lepiej rozwiniętym, a Słowacja, no oczywiście w takim razie była biedniejsza i gorzej rozwinięta. Pytanie więc, czy Słowacji udało się dogonić poziom rozwoju, jaki miały Czechy? Oczywiście nie. Dlatego pozostaje inne pytanie, w jakim stopniu te dwa państwa dzisiaj się różnią gospodarczo? Czy różnicę udało się chociaż zmniejszyć, czy może niekoniecznie? Czy Słowacja po przyjęciu euro rozwijała się szybciej, czy wolniej? Zapraszam na porównanie. Czechy to kraj większy oczywiście od Słowacji i co za tym idzie, również krajem jest ludniejszym. Mieszka tam ponad 10 milionów 900 tysięcy mieszkańców, i jest to około 2 razy więcej mieszkańców niż liczy Słowacja, bo w tym państwie mieszka około 5 milionów 400 tysięcy mieszkańców. I chociaż na mapie światowej także Czechy nie są dużym państwem, są raczej małym krajem, to w rankingu PKB są dosyć wysoko i co roku załapują się do pierwszej pięćdziesiątki. PKB tego państwa według ostatnich danych za poprzedni rok to ponad 332 miliardy dolarów. Dla Słowacji było to około 132 miliardy dolarów, czyli też całkiem nieźle, jest to około 40% PKB Czech. A w roku 2003 Słowacja wytwarzała około 1 trzeciej PKB Czech. Także widzimy lekką zmianę w tym zakresie. Słowacja jest trochę bliżej niż 20 lat temu, patrząc na samą PKB. Oczywiście są to kraje różnej wielkości, więc może raczej spójrzmy na PKB, ale na głowę, na mieszkańca. Dla Czech jest to ponad 30 600, co już oznacza, że rzeczywiście są krajem bogatym. Dla Słowacji jest to około 24 300. Tak więc jest to około 80% wyniku czeskiego. Czy to jest dobry wynik? Generalnie całkiem dobry, ale czy jest to znaczna poprawa do lat poprzednich? Spójrzmy na wykres PKB na mieszkańca tych dwóch państw w ostatnich latach. No coś, co od razu chyba widać, to to, że 10 lat temu Słowacja była znacznie bliżej Czech niż jest obecnie, bo w roku 2014 wytwarzała już 94% PKB na głowę Czech. Tak więc widzimy, w ciągu ostatniej dekady dystans się ponownie zwiększył, bo w roku 2003 Słowacja wytwarzała 65% PKB na głowę czeskiego, a w roku 1995 64%. Tak więc o ile jeszcze właśnie do roku 2014 doganiała Czechy szybko, tak od tego momentu, patrząc na PKB na głowę, widzimy, że zaczęła się sytuacja trochę odwrotna. To jest oczywiście PKB nominalne, więc wiadomo, to chodzi jeszcze o kwestię waluty. Słowacja ma euro, Czechy zostały przy swojej czeskiej koronie, więc być może tu jest wina. Może to właśnie waluta czeska jest mocniejsza od euro w ostatnich latach? Też niekoniecznie. A może Słowacja jest krajem znacznie tańszym do życia niż Czechy i patrząc na siłę nabywczą zobaczyłem mniejsze różnice? Też niekoniecznie, chociaż są mniejsze. W tym zestawieniu dla Czech jest to już około 49 tysięcy, a dla Słowacji około 42 tysiące. Są więc to oczywiście bardzo dobre wyniki. Słowacja tutaj osiąga około 85% wyniku czeskiego. Ale w roku 2013 było to ponad 91%. Więc znowu, dekadę temu dystans był jeszcze mniejszy. I wtedy rzeczywiście widać było, że Słowacja ten dystans do Czech mocno zmniejsza. W roku 2003 wytwarzała aby 77% średniej czeskiej, a w roku 1995 69%. No wychodzi z tego wniosek raczej taki, że Słowacja dogoniała Czechy szybko, ale do roku 2013-2014. Później, no sytuacja jednak już wygląda zgoła inaczej i Słowacja przestała Czechy gonić. Można powiedzieć, że jest nawet jeszcze gorzej pod tym względem, bo o ile Słowacja w PKB na głowę w sile nabywczej wyprzedziła Polskę czy Węgry, tak w ostatnich latach to też się odwróciło i Słowacja ponownie jest biedniejsza od takich państw właśnie jak Polska czy Węgry. I generalnie patrząc na średnią unijną, tutaj też Słowacja przestała już gonić. Okej, to może spójrzmy na wzrost PKB tych dwóch państw właśnie. I tutaj, co chyba widać, to sytuacja nie jest do końca klarowna, jasna. O ile rzeczywiście są lata, kiedy Słowacja rosła szybciej niż Czechy, tak były też lata, kiedy Czechy rosły trochę szybciej niż Słowacja, a były też lata, kiedy oba te kraje no, nie rosły zbyt szybko po prostu.
Po przyjęciu euro Słowacja rosła też szybciej niż Czechy, ale rosła wolniej niż kilka lat temu jeszcze. A generalnie w ostatnim czasie to oba te kraje rosną po prostu słabo. Ich wzrost PKB jest gorszy niż kilka lat temu i co szczególnie może martwić, to Czechy są jedynym państwem w Unii Europejskiej, których PKB nie osiągnął jeszcze poziomu z roku 2019. A Słowacja osiągnęła, ale też to jest na niewielkim plusie. Na znacznie większym plusie jest chociażby Polska czy Węgry właśnie. Wzrost PKB w tamtym roku wyniósł w Czechach minus 0,4%, więc były w recesji. Dla Słowacji było to 1,1%, więc wzrost był, ale niewielki. Oczywiście wiadomo, mieliśmy pandemię, mamy wojnę w Ukrainie, więc to są czynniki, które naturalnie negatywnie wpływają na Czechy i na Słowację. No ale na inne kraje też to wpływa negatywnie, a jednak radzą sobie lepiej. Jest też kolejna przeszkoda, jakim są Niemcy. Najważniejszy partner handlowy i Czech, i Słowacji, który w ostatnich latach radzi sobie też fatalnie. Niemcy są w recesji i prawdopodobnie w tym roku też mogą być w recesji. Jak już zacząłem o tym handlu, to może właśnie kontynuujmy kwestię handlową. Najważniejszym partnerem Czech, poza właśnie Niemcami, jest również Słowacja oraz Polska, a dla Słowacji to właśnie Czechy oraz Polska również. I według Eurostatu eksport Czech w tamtym roku wyniósł 220 miliardów euro. Jest to naprawdę solidny wynik jak na kraj, no jeszcze niezbyt duży. Dla Słowacji jest to ponad 112 miliardów euro, więc również solidny wynik. Tymczasem import Czech osiągnął wartość około 205 miliardów euro, a Słowacji około 111. Tak więc oba kraje miały nadwyżkę w handlu zagranicznym, niewielką dla Słowacji, całkiem dobrą w przypadku Czech. Oba kraje eksportują głównie samochody, części samochodowe, maszyny, części maszynowe itd. A że przemysł motoryzacyjny w Europie ma zadyszkę, ma problem, no to właśnie to się też może odbijać na Słowacji i na Czechach. Bardziej na Słowacji, bo jest krajem i gospodarką mniejszą i mniej zdywersyfikowaną niż Czechy właśnie. Wśród zarzutów pod kątem euro mówi się również o inflacji, która podobno rośnie szybko po przyjęciu tak mocnej waluty. Czy tak rzeczywiście jest? Patrząc na przykład Czech i Słowacji, no to tego właściwie nie widać. Bo po roku 2009 inflacja w tych dwóch państwach była na podobnym poziomie i raczej widzimy, że się stabilizowała do lat poprzednich, a nie rosła szybciej. Również w tym roku inflacyjnym, 2022, inflacja była wyższa w Czechach niż na Słowacji. A obecnie ostatnie dane wskazują na inflację na poziomie ponad 3% w Czechach, a na Słowacji 2,7%. Tak więc obecnie inflacja jest trochę niższa na Słowacji. Tak więc zarzut wysokiej inflacji, patrząc na te dwa państwa, się absolutnie nie potwierdza. Jest za to inna kwestia, która rzeczywiście no jest trudna do obalenia. W przypadku każdego kryzysu, kraj, który ma swoją własną walutę, tak jak Czechy czy Polska, może tą walutą operować. Może doprowadzić do deprecjacji własnej waluty, czyli osłabić ją względem dolara, żeby utrzymać konkurencyjność, czy żeby zwiększyć konkurencyjność gospodarczą. Tego oczywiście nie może zrobić Słowacja, bo tutaj Bank Europejski no, podejmuje decyzję, patrząc na wyniki wszystkich państw, w tym oczywiście głównie na wyniki tych państw największych, a Słowacja nie dość, że jest dla strefy euro krajem peryferyjnym, to jest również krajem bardzo małym. Tak więc w tym wypadku jedyne, co może zrobić Słowacja, to jest wewnętrzna dewaluacja, a no ale to wiąże się ze spadkiem inwestycji i ze spadkiem płac, a to jest i trudniejsze, i społecznie mniej akceptowalne, no i też przykłady państw z południa wskazują, że jest to też proces wolniejszy w działaniu pozytywnym. Tak więc, chociaż wspólna waluta zapewnia większą stabilność, tak również czasami jest to negatywne, bo po prostu daje mniejsze możliwości operowania po prostu własną walutą, własną gospodarką. Wskaźnik bezrobocia, no cóż, w tym rankingu no to Czechy są od dawna liderem w Unii Europejskiej. Według ostatnich danych bezrobocie w tym państwie wynosi 2,7%, na Słowacji jest to 5,6%. Tak więc jest to bezrobocie wyraźnie wyższe na Słowacji. I chociaż jeszcze na początku właśnie XXI wieku bezrobocie na Słowacji mocno spadało, tak już dzisiaj utrzymuje się mniej więcej na tym samym podobnym poziomie. Tak więc do Czech się też raczej nie zbliża poziom bezrobocia na Słowacji. Zadłużenie tych dwóch państw, czy tutaj są znaczne różnice? Zadłużenie Czech to około 44% ich PKB, a Słowacji to niecałe 58%. Tak więc patrząc na zadłużenie, nie ma tutaj zbyt dużych różnic. Są to raczej poziomy dosyć bezpieczne i akceptowalne
w Unii Europejskiej. W rankingu korupcji oba te kraje też wydają całkiem podobnie. Czechy są na pozycji 41, a Słowacja na pozycji 47. O tym, że Czechy są cały czas krajem lepiej rozwiniętym, mówi nam również wskaźnik rozwoju społecznego, czyli HDI. W tym zestawieniu Czechy są na pozycji 32 na świecie, a Słowacja na pozycji 45. Tak więc Czechy są wyżej niż Polska, a Słowacja jest niżej niż Polska. Zatem czy jeżeli chodzi o długość życia, dostęp do edukacji, czy średnie płace, tutaj cały czas przewagę mają Czechy. No właśnie, to może spójrzmy na pieniądze, na średnie zarobki w tych dwóch państwach. Jest to około 1400 euro netto, czyli na rękę w Czechach, i około 1100 euro na Słowacji. Tutaj też Słowacji nie udaje się cały czas dogonić Czech. Tak więc, patrząc na te dwa państwa, dochodzimy do ciekawych wniosków. Z jednej strony Słowacja od kilku lat ma trudności, żeby dogonić poziom Czech. Z drugiej strony, Czechy są dzisiaj już naprawdę krajem wysoko rozwiniętym. Są krajem konkurencyjnym bardzo, ale też ich wzrost PKB w ostatnim czasie też jest słaby. Również prognozy na kolejne lata zakładają, że wzrost będzie trochę wyższy na Słowacji niż w Czechach, ale w obu tych państwach będzie gorszy niż w Polsce czy na Węgrzech. Tak więc wydaje się, że Słowacji póki co nie uda się dogonić poziomu Czech. Może trochę ten dystans znowu zmniejszy, ale pytanie w jakim stopniu. Tak więc to wygląda. Napiszcie koniecznie, jakie są Wasze myśli w tym kierunku. Zostawcie również kciuka w górę oraz suba. I dzięki za uwagę. Widzimy się niedługo, więc do zobaczenia. Cześć!